Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję Zagrajmy w Harry Potter i Więzień Azkabanu. Moi drodzy, w poprzedniej sesji mieliśmy loty na Hardodziobie. Mieliśmy lekcje Draconi Force, Lapi Force. Również był Quidditch. I coś, czego nie wspomniałem wam, a warto wspomnieć teraz w tym momencie, to jest to, że kiedy był mecz Quidditcha, to Harry i ogólnie Harry Potter, czyli Gryffindor, walczyli kontra Slytherin, czyli ślizgoni. Otóż w książce i w filmie, to jest coś, czego nie wspomniałem poprzednim razem i dlatego dostałem po uszach, w sensie ja sam sobie dałem po uszach. W książce i w filmie Harry nie walczył ze Slytherinem podczas Quidditcha, tylko z Hufflepuffem, z tym... z Riderikiem, kurde, nie pamiętam, jak on się nazywał, ale wiem, że my, jeżeli chodzi o grę, to poznamy go dopiero właśnie w Czarze Ognia, no nie? Oczywiście też mieliśmy poszukiwania odnośnie książki, by jakoś wybronić Hardodzioba, by Hardodziób nie oberwał po ostatnim incydencie, jaki miał miejsce przez to, że Hardodziób zaatakował Malfoya, który go w sumie zresztą sprowokował. No i teraz jesteśmy w zadaniu Glacius. I jeszcze się nauczyliśmy Expecto Patronum czaru, bo profesor Lupin zabrał nas na praktykę z czaru Expecto Patronum. I zobaczmy sobie następną kartę. To było, więc teraz to. Odrażający. Odrażająco śmierdzący nawet jak na goblina. Znany wśród goblinów z tego, że próbował sprzedawać swój pot producentom Winobomb. Winobomb, kurde, swój pot chciał sprzedawać, co za typ. Ja myślałem, że to się przyjmie, naprawdę, serio on jest tak tępy. Dobra, nieważne, nie będę tutaj doszukiwał się logiki u niektórych postaci z kart czarodziejów. No i co, lecimy dalej z koksem, moi drodzy, zbieramy co możemy. I nie zgadniecie, ja tę sesję nagrywam też 1 lipca, przed 16. Stwierdziłem, że czemu nie, że nagram jeszcze jedną sesję. Co to będzie za problem, no nie? Oczywiście żaden problem, ale... jestem zdziwiony, że ja mam tyle siły, żeby jeszcze dzisiaj, kurde, nagrywać. Bo jest, kurde, piękna pogoda za oknem, aczkolwiek... dzisiaj nie chce mi się trochę wychodzić na dwór. No i ogarnęliśmy, co trzeba było. I teraz, kiedy sobie zejdziemy w dół, to zejdziemy sobie oczywiście do sekretu. I zaraz obok tego sekretu jest taka świecąca, fajna tarcza. I zawsze, nie wiem czemu, ale jak byłem mały, podniecało mnie to, jak widziałem te takie, te... jak to się nazywa? Świetliki, które wokół tej tarczy się tak kręcą w sumie. To jest takie całkiem cute. Muszę przyznać. Oj, oj! Co to za kolejna karta tutaj się nam pojawiła? Uległy. Notoryczny naciągacz. Zorganizował niesławne derby de Mimos i uciekł z nagrodami. A to kurde, złodziejaszek jeden, kurde. Niedobry. No, ale jeżeli chodzi o wyzwanie Glacius, to nie jest jakieś super długie wyzwanie. Już mamy nawet połowę tego wyzwania, muszę wam powiedzieć. Aczkolwiek końcówka tego wyzwania jest dosyć irytująca, to mogę od siebie powiedzieć. Bo tarcza przedostatnia jest taka dosyć ciężka do zdobycia za pierwszym razem. Ale zobaczymy, może nam pójdzie ideolo, jak to się mówi. Łe, 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 kurde, co ty tak narzekasz? Co ty, Harry, tak stękasz, kurcze pieczone? Dobra, mamy 5 tarczę, ale zanim będziemy kontynuować, to standardowo zobaczę, jak się nagrywa. Okej, zajebiście się nagrywa, co chciałem sprawdzić, to sprawdziłem, więc lecimy z koksem! Zapisywanie gierki i let's go! Teraz będziemy musieli polecić sobie w prawo na początku, ponieważ tu mamy tarczę. Jeszcze raz trzeba będzie polecieć w prawo, ponieważ, kurde, minąłem tą tarczę i przy okazji kociołkowy piegusek też minąłem. A ja nie chcę mieć kociołkowych piegusków. I potem sobie w lewo polecimy, bo tam są akurat dniowe paszteciki, cholera jasna.
A ta muzyka jest cudowna, która nam tutaj towarzyszy, nie? Przy tej zjeżdżalni. Świetna produkcja, znaczy świetna produkcja, kurwa. Świetna muzyczka, chciałem to bardziej powiedzieć. No a produkcja też jest świetna, jeżeli chodzi o gierkę. Jeden z moich, jeżeli chodzi o moje zdanie, to jest jeden z najlepszych Harry Potterów, jakie ogrywałem, jeżeli chodzi o gry. Oczywiście może Czara Ognia to zmieni, może to nawet Zakon Feniksa zmienić, ale to jest dla mnie, jeżeli chodzi o trylogię Harry Potterów, od wiadomo... Oj kurde, no serio, Harry, nie odpierdalaj takich głupot. No, to już w ogóle kompletnie na wyjebaniu, tak skakło, takie o. Śmiać mi się chce. Ale jeżeli chodzi właśnie o trylogię, od Kamienia Filozoficznego przez Komnatę Tajemnic i wiadomo Więzienia Azkabanu, no to najlepsze z tych wszystkich to jest właśnie Więzienia Azkabanu. W mojej opinii. Ze względu na polski dubbing, grafikę, fabułę i ogólnie mechanikę, bo mechanika tutaj w tej grze jest cudowna. I wiem, że niektórzy mogą mnie nazwać fanboyem Harry'ego Pottera, no ale kurde, jak coś mi się podoba, to nie będę tego na siłę krytykował. Lol, ludzie, zrozumcie to, że kurczę, ja lubię bardzo Harry'ego Pottera i Więzienia Azkabanu i będę o tym głośno mówił. Jeżeli komuś się to nie podoba, to już jest jego problem, jakby. Mamy 3 z 5 sekretów, okej, okay, czyli jeszcze 2 sekrety i będziemy w domu, jak to się mówi. I będziemy mieli wszystkie sekrety ze wszystkich tych zadań zrobione. Pamiętacie tę muzykę? Ona nam towarzyszyła w lochach, jak chodziliśmy w Komnacie Tajemnic na PS1. Kiedy byliśmy na tym, na urodzinach bezgłowego Nika, to pamiętam, że ta muzyka nam towarzyszyła, więc widzicie, mam dobrą pamięć. Oczywiście salamandry tutaj też się kręcą, a raczej jedna na razie. O, zapomniałem w sumie o tym, że trzeba tutaj doskoczyć do tej żaby. I teraz się nam platforma przestawiła. A tutaj dyniowe paszteciki. Zawsze się przydadzą. Im więcej, tym lepiej. Myślę, że kurde, spokojnie 3 koła ponad będziemy mieli teraz tych fasolek zdobytych. No i ślizgoni tutaj oczywiście muszą być. W sensie na tym maszcie oczywiście, czyli nie wiem nawet jak to nazwać. Spongibus. Alohomora. Urk zbrukany. Przywódca 18-wiecznego powstania goblinów. To niezły przywódca, kurcie pieczone. Taki agresor z niego trochę na tym zdjęciu był. Więc teraz możemy przejść sobie tutaj. I oczywiście tak, ale to nie tylko tutaj będą topki na nas czekać, bo chyba chochliki jeszcze były, o ile dobrze pamiętam. Albo tylko topki będą. Zobaczymy. Akurat tego nie pamiętam, więc nie chcę was tutaj w błąd wprowadzać, no nie? Oj, co to za kurde tarcza się tu pojawiła przede mną. Pamiętam, że jak byłem mały, to zawsze mnie taka scenka jakoś, nie wiem, podniecała trochę. Takie kurde, mam poczucie tego, że to już jest kolejna tarcza do zebrania. No, drzwi się tam, a raczej brama się, można by powiedzieć, zamknęła. I ostatni secret. I tutaj nie ma jednej karty, ale ona chyba będzie za niedługo na tej zjeżdżalni, tak mi się wydaje. Mogę się oczywiście mylić. Ale na pewno będzie, bo nie wierzę w to, że ja ominąłem jakąś jedną kartę. Na pewno na razie sobie w prawo pojedziemy,
bo na prawo będzie tarcza. Taka tutaj ogromna tarcza zresztą, jak widzicie. Stojąca w miejscu, nie kręcąca się. Szok i niedowierzanie, tarcza stoi w miejscu i się nie kręci. Co to w ogóle ma być? Co to ma znaczyć? Depulsa! No, warto zawsze zaatakować po parę razy. I elegancko. Elegancko, kurde. 203 te dniowe paszteciki zebrane. Fajnie, świetnie. I tu zaraz będzie ta, kurde, pierdolona tarcza, z którą ja mam zawsze problem, ale to zawsze. Mnie to triggeruje nieziemsko. No dobra, czyli w sumie jak mamy obie strony ogarnięte, to teraz możemy sobie w prawo znowu polecieć. Mam nadzieję, że mi się uda tą, kurde, tarczę zdobyć za pierwszym razem, bo naprawdę nie ręczę za siebie, a uwierzcie mi, ciężko jest ją zdobyć. Ja mam niejednokrotnie problemy, jak ja wracam do tej gry, żeby ją od razu zdobyć za pierwszym razem. Z tymi fasolkami też bym zawsze robił. Dobra. Wow. Gringot, założyciel banku Gringota. Gringot? O kurde! Bank Gringotów. Yes! Udało się za pierwszym razem. Ale pewnie się teraz zastanawiacie, dlaczego spadłem, skoro mi się udało za pierwszym razem. Otóż jeszcze po prawej stronie były te dyniowe paszteciki, które chciałbym zebrać. I tutaj w sumie zbierzemy. A co? Im więcej, tym lepiej. Potem będziemy mogli, kurde, dealować. Będziemy mogli, kurde, założyć mafię fasolkową i rządzić, kurde, w Hogwarcie. Co z tego, że Fred i George już mają swoją mafię fasolkową. No i elegancko, to co udało się zebraliśmy. Zajebiście. Możemy z wielką dumą kończyć wyzwanie Glacius. Yeah! Wspaniale, Harry! Ukończyłeś zadanie, Glacius! To nie wszystko! Udało ci się zebrać wszystkie 10 tarcz. Wiesz co to znaczy? Komnata fasolek! Baw się... Flitwick, kurwo, nie strasz mnie! Wspaniale, Harry! Ukończyłeś zadanie, Glacius! Och! Widzę, że nie zebrałeś wszystkich tarcz! Wielka szkoda! Wróć, gdy będziesz miał ochotę powtórzyć zadanie! Jeśli zbierzesz wszystkie 10 tarcz, będziesz mógł wejść do komnaty fasolek! Dziękuję, profesorze Flitwick! Wrócę tu! Jeju! To jest ta komnata fasolek? Dokładnie, Harry! Zbierz tyle przedmiotów, ile się da, zanim skończy się twój czas! Mnie wystraszył tym, że ale to jeszcze nie koniec. I przez chwilę, kurde, tak, gdyby nie to, że ja znam ten tekst na pamięć, to ja bym myślał, że kurwa, coś pominąłem jednak. Kurde, no nie wierzę w to. Ja mnie, kurde, chuj mały, kurde, karzeł wystraszył, bez kitu, nie? Co za typ. Jak ja nie lubię czegoś takiego, nie? On się śmieje ze mnie, on się ze mnie naśmiewa wewnętrznie. A mi jest przykro z tego powodu, bo ja tu się staram, żeby było wszystko zajebiście ogarnięte na picuś glancuś, a nie zawsze wychodzi. Musimy dużo też tych kociołkowych piegusków zebrać. Im więcej, tym lepiej będzie, no nie? Zresztą one się nam przydadzą, żeby odblokować sobie hasła potem do portretów. Wiadomo, o co chodzi. Bo nie ukrywajmy tego, ale tych, jak to się mówi, dyniowych paszczycików mamy w sumie od zajebania zebranych, a z tymi pieguskami jest trochę gorzej. Ale postaram się, żeby było ich jak najwięcej, oczywiście, że tak. Eee.
No to tak jak obstawiałem, będę miał już 3000 ileś fasolek zebranych. Elegancko, bardzo fajnie. Środeczek mamy tutaj ogarnięty. Może się uda 3500 zebrać? Spongibus. No udało się, 3500 coś. Kurde, ładnie. Możesz teraz zamrażać różne rzeczy? Wszędzie było ślisko. Ej, bomba! I salamandry wielkie jak Hagrid. Te niebieskie czy szkarłatne? Zresztą, co za różnica? Jeśli chcesz, możesz jeszcze raz potrenować Glacius, Harry. Możemy też wrócić tu później. Pan Potter? Z powrotem na kolejną rundę mojego zadania Glacius? Tak, panie profesorze. Chcę się upewnić, że znalazłem wszystko. Znakomicie. Życzę powodzenia. Wreszcie! Czekaliśmy na ciebie. Dokąd idziemy, Harry? Prowadź. Kurde, czemu Hagridowi się teraz dostało? Co wam zrobił wasz, kurde, przyjaciel, który was zawsze na herbatkę, kurde, zaprosi? Co on wam zrobił? Weźcie się ogarnijcie, kurde. Depulso! Tam, Harry. Masz ochotę spróbować zadania Glacius? Jak myślisz, spróbujesz jeszcze raz wykonać zadanie Draco? Czy chcesz wykonać ponownie zadanie Carpe Retractum, Ron? Dobra, tutaj jeszcze ostatni raz uderzymy. I elegancko. No, możemy iść dalej. Mimo niebezpieczeństwa, które zawisło nad Hogwartem, Harry postanowił odwiedzić Hagrida. Był ciekaw wyniku rozprawy Hardodzioba. Czy to? Chyba tak. Biedny Hardodziob! Biedny Hagrid! Właśnie wykonali wyrok. Patrzcie! To parszywek! Widzisz, Ron? Krzywołap jest niewinny! Mam cię, ty wredny szczurze! Skoro pies mógł tam wejść, to my też. Ciekawostka, ten krzyk Rona, który był przed chwilą, jest z oryginalnego dubbingu. Nie z polskiego, tylko angielskiego. Mogliście o tym nie wiedzieć. Ciekawe, gdzie kończy się ten tunel? Nie wiem, ale musimy pomóc Ronowi. Dokładnie tak, tylko wiecie co? Zrobię na chwilę pauzę. Okej, w porządku, jestem z powrotem. No, mamy tutaj zaliczone wszystkie te zadania, więc to mamy z głowy, jak to się mówi. Sprawdzę, jak tutaj stoimy. Stoimy zajebiście. No, więc lecimy dalej z Koksem. Zaczynamy już tą ponad połowę gry, można by powiedzieć. I tu mamy 5 sekretów do ogarnięcia i mam zamiar je ogarnąć od razu, żeby nie było, bo ja wiem, gdzie są te sekrety. Tak, moi drodzy, to są katakumby, które będziemy sobie teraz z Hermioną zwiedzać, bo Ron został porwany przez tego wilkołaka całego. Zaczarowany szkielet! Lepiej rzućmy w niego zaklęcie! Rictus! Nie będę ukrywał, jest to lokacja, którą dosyć lubię, aczkolwiek ja jednak wolę standardową lokację, tam błonie Hogwartu czy sam Hogwart, no nie? Ale to też nie, to też jest takie niczego sobie, mogę powiedzieć od siebie. Sprawdzamy ściany tak, żeby się upewnić. Nic tutaj nie ma, no to idziemy dalej. Muszę przyznać, że też bałem się tej lokacji za młodu, bo no nie powiem, trochę mi narobiła strachu. Ja zawsze się w ogóle bałem tych szkieletów. Uważałem, że to jest taka abstrakcja w Harry Potterze, żeby takie szkielety łaziły. Dobra, zobaczmy, co tu mamy. Jest i secret. Kociołkowe pieguski, zajebiście. Tam na dół nie chciałbym spać, bo tam w sumie jest woda, ale
No, nie wiadomo, czy czasem nie jest skażona ta woda, no nie? Ale chora! Całe szczęście! Czekoladowe żaby! Tutaj nic nie ma, możemy iść na dół. Ale chora! Wiecie co, powiem wam szczerze, że pod względem długości to ten poziom się tak trochę wydaje taki długi, ale uwierzcie mi, że on nie jest wcale taki długi, jakby się wydawało. Zresztą zobaczycie za niedługo, że szybko przelecimy przez ten poziom i nawet nie obejrzycie się, a już będziemy mieli koniec tego poziomu. Ale no, już jesteśmy w pomieszczeniach, pomieszczeniu ze salamandrami. Salamandry? Źle sobie radzisz z używaniem Glaciusa Harry. Dzięki, ale to jeszcze nie koniec. No, jeszcze nie koniec, bo tutaj te śmiecie się pojawiły. Rikusendra! Myślę, że to już wszystkie. Znajdźmy Rona i wynośmy się stąd. I kolejny sekrecik, którego oczywiście sobie zbierzemy. Co my już zebraliśmy, elegancko. Możemy teraz iść do checkpointa. Oh yeah! I teraz magia, co się wydarzy. Harry, nic ci nie jest? Tak, świetnie, ale nie wiem jak stąd wyjść. Coś wymyślisz! Zobaczę, czy uda mi się tam zejść! Ojoj, Hermiona zostałaś od Harry'ego odłączona. Ale dlaczego się zaśmiałem? Bo mi się rzadko kiedy udawało zebrać tego, dyniowego pasztecika i ten, czekoladową żabę od razu razem. I jak ja mam przez to przejść? Drakonikos! Oczywiście, wiemy jak możesz przez to przejść. No i oczywiście świetny soundtrack nam się tu odpalił z Drakonikos. Zajebiście. Dobra, zanim... O, kolejny sekrecik. Widzicie? Sekret za sekretem. Tutaj zbieramy. I bardzo dobrze, bo będziemy mieli wszystko zrobione na 100% i rasa porządnie zrobimy ten let's play. Ja już powiem wam szczerze, że jestem dumny w ogóle z nagrania tego let's playa z więźnia Azkabanu. Naprawdę. Jak wszystko dobrze pójdzie z planem, to może nawet dzisiaj grę skończymy i jutro zabiorę się za wersję na PS2, czyli ostatnią wersję z tego maratonu. I będziemy mieli maraton więźnia Azkabanu zaliczony. Bo tak, nadal to 1 lipca nagrywam. Teraz o godzinie 16:20, bo ja sobie tak cały czas lukam, no nie? Strasznie zraszowana jest ta gierka, kurde, wam powiem. To mi się nie podoba. To mi się bardzo nie podoba. Szkoda, że tak jest zraszowana ta produkcja. Oczywiście, że dobry smoczek. Tylko nie wpadnij do tej, kurde, wody przebrzydłej, śmierdzącej. O nie! Zablokowane! Harry! 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 Wołają cię! Wspaniale. Mam nadzieję, że Ron jest cały. O Hermione, to ty się nie martwisz, te kurde? Ona się o ciebie martwi, a ty co, unikasz ją? Ja rozumiem, że Hermiona potrafi być czasami wkurwiająca, no ale no nie przesadzajmy. Dobra, zapisywanie gierki, zajebiście. 3/5, więc potrzebujemy jeszcze jednego sekreta. Znaczy dwóch. Ale wydaje mi się, że one będą gdzieś tutaj niedaleko. Na spokojnie zbierzemy sobie wszystkie fasolki. To jest śmieszne, że w sumie niedawno mieliśmy wyzwanie Glaciusa, a teraz mamy zjazd w zasadzie.
Taki sam, jaki mieliśmy niedawno. Ale chowaj. Ale chowaj. Spongiwy. Zaraz wam w ogóle o czymś opowiem, co mi się kiedyś przyśniło, jak byłem mały właśnie. Jak grałem sobie w tego Harry'ego Pottera. Bo to była dosłownie taka schiza totalna. Miałem wtedy chyba lat... 7 albo 9, nie pamiętam. Kiedy mi się to przyśniło. Ale to zaraz wam pokażę, o co chodzi. O! Widzicie te sekretne pomieszczenie? Miałem taki sen, że jak grałem w tę gierkę i doszedłem do tego pomieszczenia, to ta skrzynka nie była normalna, tak jak widzicie teraz, tylko ona była cała pokryta pajęczyną. W sensie, ona była cała biała i to była taka pajęczyna na kształt skrzynki zrobiona. Powiem wam, że to był tak popierdolony sen, że nie chciałbym, żeby coś takiego mi się wydarzyło w rzeczywistości, bo bym tej skrzyni prawdopodobnie nie mógł otworzyć. A ja jednak wolę otwierać skrzynki, żeby one się zaliczały do sekretów. Zapisujemy sobie elegancko.